Tragiczny koniec świąt. Auto dachowało, nie żyją dwie osoby. Tragiczny wypadek w Nowej Hucie. W świąteczny wtorek, 26.12, na drodze wojewódzkiej nr 753 doszło do dachowania samochodu. Policja potwierdziła śmierć dwóch osób. Nieoficjalne wiadomości wskazują na to, iż zmarli wypadki z pojazdu. Śmiertelny wypadek w Nowej Hucie. W Nowej Hucie we wtorek 26 grudnia doszło do tragicznego wypadku. Policjanci pełniący służbę w Boże Narodzenie po godzinie 14 otrzymali wezwanie na drogę wojewódzką nr 753. Powodem było zdarzenie z udziałem samochodu osobowego. W gminie Bieliny Volvo, którym podróżowały dwie osoby, nagle dachowało. Policjanci nie znają jeszcze dokładnych przyczyn tragedii. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmiertelnego wypadku. Nieoficjalne informacje na temat ostatnich chwil życia zmarłych mrożą krew w żyłach. Volvo dachowało. Jak wynika z pierwszych i bardzo wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu zdarzenia, osoba kierująca Volvo, z nieustalonych dotąd przyczyn, straciła panowanie nad autem i zjechała z drogi, na skutek czego samochód dachował, przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Wezwane na miejsce pogotowie nie było jednak w stanie pomóc rannym w wypadku w Nowej Hucie. W wyniku zdarzenia zginął 25-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta. Ustalamy szczegółowo okoliczności i przebieg zdarzenia, a także to, kto kierował pojazdem, dodała rzeczniczka kieleckich policjantów. Nieoficjalne, ofiary wypadły z samochodu w trakcie dachowania. Nieznane są przyczyny wypadku i dachowania Volvo, jednak policja pod nadzorem prokuratora zebrała na miejscu zdarzenia dowody, które pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jak wyglądały ostatnie chwile 25-latka i 33-letniej kobiety? Nieoficjalne wiadomości ujawnione przez Gazetę Wyborczą wskazują, iż zmarli wypadli z samochodu w trakcie dachowania. Policja nie ujawniła jeszcze, czy było to powodem zgonu kierowcy oraz pasażera.